początek. Słuchajcie, zobaczymy, kto głośniej się przywita dzisiaj z nami. Czy dzieci, czy dorośli? Uwaga, zaczynamy od dzieci. Mówicie hejo. Uwaga, dzieci. Hejo! Uwaga, dorośli. Hejo! No, no, słuchajcie, myślę, że dzieci wybrały. Super! Słuchajcie, ja teraz chcę przeczytać wam bajkę, ale musicie mi pomóc. Pomożecie? Musicie mocno dmuchać. Dmuchamy wszyscy! Mocno! O, ale pokażcie moje fusy! Jeszcze raz! Zaraz, zaraz. Teraz powinni się otworzyć. Uwaga! Dawno, dawno temu za 7 górami albo 2 w pewnym dalekim królestwie, którego dzisiaj już nie ma, mieszkała mała myszka. Ona sama w wielkich chmurach była bardzo smutna i żeby umilić sobie czas, czytała najróżniejsze historie. Raz udawała, że jest wielkim niedźwiedziem, krokodylem, innym razem paluszkiem, nie, zaraz, kiełbaską. Właśnie gdy miała zakładać białe trzewiczki na swe drobne stópki, przez okno wpadł kulejący wiatr. Wszyscy, uwaga, podnoszą rączki. Wieje wiatr. Ach, powytracał wszystkie książki, niektóre z nich pootwierały się, inne schowały pod szafą. Nie wiem, czy wiecie, drogie dzieci, ale gdy książka jest otwarta, to nie tylko wy poznajecie historię bajki, ale i postacie z bajek słyszą, co się dzieje wkoło. Myszka nie przejęła się wiatrem przed lustrem. Dalej śpiewała. Och, och, zapraszam wszystkich na bal. Będzie cudownie. Założyła koronę i poszła tańczyć. A bajki, które to słyszały... Zresztą, zobaczcie sami. Ale jestem głodny. Nawet nie mam siły być już, no. Babciu, powinien taki miły widz pokazał mi skrót i nazbierał na siebie kwiatków.
babcie. Oj, 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 oj. One sobie gdzieś poszły, a ja zostałem sam głodny w lesie. Thank you.
Józefowica wygrała konkurs na najmniejszy odwód talii. Małgosiu, jak zwykle przesadzasz. Co ja mówię za to, że jak widzę słodycze, to kwiczę? O, sklep ze słodyczami stoi na polanie. Torcik, chałupa, ciastka w grupę. Kasiu, nie, włączyła kończurę. Sernik, piernik, czekolada. Kasiu, przestań się obniadać. Dwie drożdżówki, pączków 10. Co na tego zwrócisz lecie? Jasiu. Jasiu, co z tobą? Jasiu. A już może. Aha, opieram proszę. I wygłosić trzeba morał. Nie potrzeba czarownicy, by pojechać do lecznicy. Słodkościa posłuchane panu Gacie, co za dużo to jest dobra. A teraz wejdę już do Jarka zobaczyć, co z nim do zarwania i przecież wielki bar. Normalnie to jest gwiazda. Była piękna.
Dzieci, buziaki, buziaki.